Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o zarzutach, oskarżeniach wobec tradycji, ale nie tylko wobec współczesnych tak zwanych tradycjonalistów, ale nawet wobec samego świętego Piusa V. Zapraszam. Będę się tutaj odnosił przede wszystkim do materiału pana Grzegorza Żebrowskiego z kanału Tradycjonalizm Polemika. Materiał będzie oczywiście podlinkowany w opisie pod filmem. Pan Grzegorz na początku zauważa, materiał jest już trochę starszy, że jego kanał został zbanowany na naszym kanale Szkoły Akwinaty. Wyjaśniłem to już wielokrotnie w różnych komentarzach, gdy widzowie o to pytali, natomiast tutaj z racji, że komentuję ten materiał, gdzie jest to wspomniane, krótko się do tego odniosę. Na początku pan Grzegorz pisał jeszcze komentarze z kanału Apologetyka i te komentarze były krytyczne, natomiast dosyć długie i dosyć rzeczowe. Te komentarze nigdy nie były usuwane. Natomiast w tym momencie mniej więcej, w którym pojawił się kanał Tradycjonalizm Polemika, w tym momencie te komentarze stawały się moim zdaniem coraz bardziej zjadliwe, a przede wszystkim pod każdym filmem pojawiał się komentarz: to jest jakaś tam nieprawda, zapraszam na mój kanał. I za każdym razem, tak jak mamy to zapisane w naszych zasadach, zacytowanych, przytoczonych pod każdym filmem, gdy ktoś nachalnie próbuje reklamować swój kanał, wtedy go co do zasady blokujemy. Tak też zrobiłem zarówno z kanałem Apologetyka, jak i z kanałem Tradycjonalizm Polemika. Od jakiegoś miesiąca już te kanały nie są zablokowane, a przynajmniej Tradycjonalizm Polemika, nie jestem pewien, czy Apologetyka też, ale wydaje mi się, że oba odblokowałem, dlatego że znowu zajrzałem na ten kanał, obejrzałem ze dwa filmy, stwierdziłem, że te argumenty są dosyć rzeczowe i warte komentarza, a skoro mam zamiar coś komentować, to uważam za słuszne, żeby autorowi pozwolić też się w komentarzu wypowiedzieć pod tym materiałem. Pan Grzegorz, przytaczając moje słowa, mówi, że ryty mszy świętej rozwijają się płynnie, począwszy od wieczernika. Natomiast nagle, tutaj już nie cytuje on mnie, tylko zauważa, nagle święty Pius V wprowadza jakąś gwałtowną zmianę, nagle wprowadza coś zupełnie nowego, jakby właśnie takie widzimisię. I tutaj porównuje on tą sytuację do właśnie Pawła VI, mówiąc, że dlaczego czepiamy się Pawła VI, skoro on zrobił w zasadzie dokładnie to samo, co zrobił święty Pius V. I to nawet niejako on naprawił to, co Pius V zepsuł. I tutaj dochodzimy do, myślę, że dosyć ważnego, nie tyle argumentu, co spostrzeżenia. To znaczy, przeważnie, gdy apologeci bronią dzisiaj Kościoła, to jednak raczej są oni nastawieni dosyć tradycyjnie. I raczej starają się razem z Benedyktem XVI i hermeneutyką ciągłości wykazać, że Kościół to właśnie zawsze miał rację i że ta jest taka ciągłość i że dzisiaj też ma rację i że to jest w pełni spójne to, co dzisiaj Kościół naucza i robi z tym, co było wcześniej. Przeważnie apologeci przyjmują taką linię. Ona wydaje mi się też bardziej naturalna dla kogoś, kto chce dowieść, że Kościół faktycznie jest ustanowiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że jest w ten sposób tą boską instytucją. Wydaje mi się naturalne, że wtedy należy bronić niejako całej jej historii, tej instytucji. Moi widzowie dobrze rozumieją, że nie oznacza to, że każda decyzja ludzi Kościoła będzie dobra. Nie oznacza to, że Kościół na pewno zostanie uchroniony przed jakimkolwiek wpływem herezji na hierarchów Kościoła. To jest temat modernizmu i jego wpływu na Kościół w wieku XX, jest tematem innym, to znaczy tematem omawianym gdzie indziej. Natomiast z punktu widzenia teraz przeciętnego apologety, który chce bronić Kościoła, wydaje mi się bardziej naturalne właśnie przyjmować taką taktykę Benedykta XVI, interpretację ciągłości, że to wszystko jest takie spójne, piękne i Kościół, cała historia Kościoła jest właśnie głęboko spójna. Natomiast pan Grzegorz pod tym względem jest tutaj intelektualnie ciekawy, że
on nie stosuje tej hermeneutyki ciągłości, tylko raczej jest uczniem papieża Franciszka i uważa, że tak, doszło do zerwania pewnej tradycji, ale to dobrze, że doszło do tego zerwania i właśnie jest raczej skłonny oskarżyć świętego Piusa V o to, że to on zatrzymał ten organiczny rozwój liturgii i że właśnie Paweł VI dlatego musiał tak gwałtownie zareagować, bo trzeba było przywrócić możliwość tego organicznego rozwoju liturgii. A więc Paweł VI według pana Grzegorza ratuje ryt kościoła, wyjmując go z tej zamrażarki, w którą wprowadził go święty Pius V. Czyli ewidentnie to Paweł VI ma rację, ewidentnie to epoka posoborowa jest tym nowym zesłaniem Ducha Świętego, a to, co było wcześniej, właśnie 400 lat, 500 lat, Kościół żył liturgicznie w zamrażarce w epoce potrydenckiej. To była zamrażarka według pana Grzegorza Żebrowskiego. To była epoka, w której liturgicznie jakby nic się nie działo, nie było żadnego organicznego rozwoju, ogólnie rzecz biorąc katastrofa. Na samym początku chciałbym zauważyć, że moim zdaniem nie jest to do pogodzenia z działalnością Ducha Świętego w Kościele. Jeśli zakładamy, że Kościół Święty w swoich uroczystych orzeczeniach magisterium, orzeczenia Soboru Trydenckiego broniące rytu mszy świętej, w Święty Pius V w Quo Primum, to jest dokument, jeszcze przytoczę i cytaty z jednego i z drugiego, o bardzo wysokiej randze autorytetu, dokument, który jest sformułowany jak nieomylne magisterium. I teraz mamy do czynienia z magisterium, 500-letnim magisterium, 500-letnią praktyką Kościoła i teraz ktoś, kto się nazywa apologetą, tak po prostu mówi, że to trzeba było właśnie, Pius V to wprowadził w taką zamrażarkę i teraz to trzeba było ratować i właśnie dlatego trzeba było stworzyć taki ryt w laboratorium, bo wcześniej oni po prostu zaniechali, wcześniej oni popsuli to i teraz trzeba było to gwałtownie naprawiać. A więc zwracam na to uwagę, że z nas dwóch ja krytykuję reformy, które zostały wprowadzone trochę tutaj niby nie wprowadzamy, wszystko ładnie, ślicznie, pięknie i łacina powinna być zachowana i w ogóle nie zmieniamy rytu, tak w oficjalnych deklaracjach to też zacytuję, ale jednak zmieniamy i robimy tutaj tak trochę jakby po katolicku, ale nie po katolicku. Ja krytykuję te reformy bezpośrednio po herezji modernizmu, która za zasadę miała wchodzić w strukturę Kościoła, wpływać oddolnie na ludzi Kościoła. Potem pojawia się właśnie 60-70 lat tej epoki posoborowej, która jest właśnie taką epoką dwuznaczności, moim zdaniem noszącą bardzo wyraźne ślady tej herezji modernizmu, która, jak już wspomniałem, miała za zasadę działać oddolnie, wpływać na młodych kapłanów po to, aby oni w przyszłości byli modernistami, nawet tego nie wiedząc. Moim zdaniem powiedzenie teraz, że uwaga, to się stało, ta herezja w ten sposób weszła do Kościoła i uwaga na te nowe orzeczenia magisterium, uwaga na te reformy posoborowe, one tchną tym duchem modernizmu. To jest krytyka poparta bardzo konkretnym argumentem, tym, co się działo wcześniej, w odniesieniu do magisterium, które nie jest nieomylne, nie krytykujemy żadnych nieomylnych orzeczeń magisterium, w odniesieniu do tego zwykłego magisterium, na podstawie sprzeczności z magisterium, które było wcześniej przez 1960 lat. To jest krytyka, moim zdaniem, minimalna w porównaniu, jeśli chodzi o krytykę Kościoła, działania Kościoła, tak, to krytykujemy konkretną infiltrację przez herezję modernizmu. Natomiast tutaj ktoś, kto się nazywa apologetą i kto zarzuca nam krytykę Kościoła i kto zarzuca nam, że my niejako negujemy nieomylność Kościoła, ten człowiek nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, że Kościół był w głębokim błędzie przez 500 lat i w ten błąd wprowadziły go nieomylne orzeczenia magisterium Soboru Trydenckiego, jeszcze to zacytuję, i bardzo orzeczenie Piusa V quo primum tempore o niezwykle wysokim poziomie pewności teologicznej. To jest magisterium bez wątpienia na najwyższym poziomie autorytetu. Do tej myśli jeszcze wrócę. Teraz dwa słowa a propos tego, dlaczego Pius V dokonał takiej, a nie innej reformy. Nie jest to stworzenie tak po prostu rytu na zasadzie, że mam taką fantazję, to go sobie stworzę. Albo nie jest to stwierdzenie, teraz ryt doszedł do doskonałej formy i już nie trzeba niczego innego. O nie, bynajmniej. Święty Pius V podejmuje bardzo roztropną, duszpasterską decyzję w służbie również zdrowia doktrynalnego Kościoła. O co chodzi? Otóż
Mamy do czynienia z czasem wielkich herezji, powstawania wielkich herezji. Mamy do czynienia z czasem wielkiego zamieszania liturgicznego. Z jednej strony protestanci atakują katolicką liturgię w ogóle, z drugiej strony rytm mszy świętej praktycznie od diecezji do diecezji się różni, a niekiedy od parafii do parafii się różni. A chociażby ryty galikańskie w ich wielu różnych odmianach, gdzieś tam się to rozchodzi. Każda diecezja praktycznie ma swoje zwyczaje, rozchodzi się to we wszystkie możliwe strony na przestrzeni średniowiecza bardzo wyraźnie, a przede wszystkim właśnie na tym przełomie średniowiecza i renesansu. I teraz roztropny duszpasterz, święty Pius V, chce zareagować. Po prostu chce raz obronić mszę świętą jako taką. Stąd są te kanony Soboru Trydenckiego, które mówią, czym jest msza święta, definiują, czym jest msza święta i że dobrze jest, że Kościół ją odprawia w ten sposób i że te ryty Kościoła mają sens. To przeciwko protestantom. Z drugiej strony, aby powstrzymać to rozchodzenie się rytów mszy świętej, czy różnych wersji rytu rzymskiego w zasadzie, staje się to niebezpieczne, bo prawo modlitwy jest prawem wiary. I jeśli Stolica Apostolska nie ma nad tym kontroli, jednocześnie bardzo poważna herezja rozchodzi się po całym Kościele, to jest nieduże ryzyko, że powstaną gdzieś tam zwyczaje, które nie będą wystarczająco odpowiadały wierze. Dlatego istnieje potrzeba skodyfikowania, bardziej jakby skontrolowania tego, w jaki sposób msza święta jest odprawiana. A więc wynika to z bezpośredniej, bardzo konkretnej potrzeby duszpasterskiej. Stolica Apostolska decyduje się, żeby bardzo mocno wziąć pod kontrolę to, jak ryt wygląda i tego właśnie wyrazem jest quo primum tempore. Tutaj myślę, że jest to dobry czas, żeby właśnie zacytować te teksty. Najpierw Soboru Trydenckiego z sesji 22. Są to kanony o mszy świętej. Na zakończenie tej sesji są kanony o Najświętszej Ofierze mszy świętej. Najpierw kanon pierwszy. Jeśli ktoś twierdzi, że we mszy świętej nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej ofiary, albo że składanie ofiary nie jest niczym innym, jak podawaniem nam Chrystusa do spożycia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Zwracam na to uwagę, że to jest dosyć powszechny przekaz dzisiaj współczesnej teologii na nowej mszy. Ofiara praktycznie nie istnieje tak w przekazie katechetycznym, w kazaniach, ale również w przekazie symbolicznym bardzo mało jest tej myśli ofiarnej. Przede wszystkim podawanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, przede wszystkim uczta duchowa. Tak? Tutaj mamy kanon pierwszy, który bardzo mocno pokazuje, czym jest msza święta. Kanon drugi. Jeśli ktoś twierdzi, że tymi słowy to czyńcie na moją pamiątkę, Chrystus nie ustanowił apostołów kapłanami albo nie nakazał, by oni i inni kapłani ofiarowali jego ciało i krew, niech będzie wyklęty. Kanon trzeci. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną albo jedynie prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, ale nie ofiarą przebłagalną, albo że przynosi korzyść samemu tylko przyjmującemu i że nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, kary, zadośćuczynienia i inne potrzeby, niech będzie wyklęty. Kanon czwarty. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest bluźnierstwem przeciw Najświętszej Ofierze Chrystusa dokonanej na krzyżu albo że jej uwłacza, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że oszustwem jest odprawiać msze święte na cześć świętych i dla uzyskania ich stawiennictwa u Boga, jak to zamierza Kościół, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że kanon mszy zawiera błędy i że dlatego powinien być zniesiony, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że obrzędy, szaty i zewnętrzne znaki, jakich używa Kościół katolicki przy odprawianiu mszy świętej są raczej podnietą do bezbożności niż objawem pobożności, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że msze święte, przy których sam tylko kapłan sakramentalnie komunikuje, są niedozwolone i dlatego powinny być zniesione, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że liturgiczne zarządzenia Kościoła Rzymskiego, według którego część kanonu i słowa konsekracji odmawia się po cichu, jest godne potępienia, albo że należy mszę świętą odprawiać tylko w języku narodowym, albo że nie należy dodawać wody do wina przy ofiarowaniu kielicha, jakby to było przeciwne ustanowieniu Chrystusa, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś twierdzi, że mszę świętą należy odprawiać tylko w języku narodowym, niech będzie wyklęty z ostatniego kanonu. Sobór Trydencki bardzo jasno pokazuje, co Kościół myśli o mszy świętej, jaka jest katolicka nauka o mszy
Świętej. Zwracam na to uwagę, że według pana Grzegorza Żebrowskiego to, co zrobił Pius V, w ogóle nie odpowiada jakby temu, jak to być powinno. Natomiast, czyli przez 500 lat Kościół niejako błądził w kwestiach liturgicznych. Tak? Tutaj Sobór Trydencki dosyć stanowczo mówi o tym, jak msza święta powinna wyglądać. Część po cichu, część głośno. To znaczy potępiony jest ten, kto to potępia. Potępiony jest ten, kto twierdzi, że msza święta powinna być tylko w języku narodowym. Swoją drogą kanon 7 z tych potępień jest używane przez niektórych przeciwko bractwu. Jeszcze raz go przytoczę. Jeśli ktoś twierdzi, że obrzędy, szaty i zewnętrzne znaki, jakich używa Kościół katolicki przy odprawianiu mszy świętej, są raczej podnietą do bezbożności niż objawem pobożności, niech będzie wyklęty. Ten kanon bywa używany przeciwko bractwu, jakobyśmy my, właśnie teraz potępiając nowy rytm mszy świętej, jakobyśmy my występowali przeciwko temu kanonowi, czy podpadali pod tą karę z tego kanonu. Podstawową zasadą interpretacji potępień zawsze jest to, że odnoszą się one ściśle do tego, co zostaje tam potępione. Tutaj mamy bardzo jasno powiedziane, że chodzi o zewnętrzne znaki, szaty i tak dalej, jakich używa Kościół katolicki. Chodzi tutaj konkretnie o potępienie protestantów, którzy odrzucają rytm mszy świętej. Zwracam na to uwagę, jest to ta tradycyjna forma rytu rzymskiego, tutaj jeszcze przed reformą Piusa V, natomiast oni odrzucają to i wprowadzają coś na kształt nowej mszy, jeśli chodzi o zewnętrzne ceremonie. Przypomina to bardzo tam po części, nie od razu ona staje się też, niekoniecznie od razu staje się w zborach protestanckich nieważna, to wszystko zależy, tak po części to są jeszcze ważne niewyświęceni kapłani, niekoniecznie od samego początku mają oni intencje czynić nie to, co czynił Kościół katolicki. To u protestantów dopiero klaruje się z czasem, tak? Dopiero z czasem staje się to oczywiste, że faktycznie mamy tam do czynienia z nieważną liturgią. A więc tutaj mamy do czynienia z potępieniem tych, którzy potępiają tamte ryty, które wtedy obowiązywały. Jednocześnie Pius V wkrótce zadekretuje, że mszę świętą właśnie w rycie rzymskim należy odprawiać, że nie wolno tego rytu znieść, że każdy kapłan zawsze będzie mógł w tym rycie odprawić, bo on doskonale wyraża naszą wiarę. A więc i Sobór Trydencki i Pius V później w Quo Primum bronią mszy świętej tradycyjnej, bronią mszy świętej trydenckiej i ten kanon nie wyklucza tego, że kiedyś może powstać w Kościele ryt, który będzie wyrażał mniej wiarę katolicką niż teologię modernistyczną czy nawet protestancką. Nie jest tutaj powiedziane, że kto twierdzi, że Kościół pod wpływem jakiejś herezji wprowadzi ryt, który będzie nie doskonale przekazywał katolicką wiarę, albo nawet będzie reprezentował bardziej wiarę jakąś heretycką, niech będzie wyklęty. To nie jest tutaj powiedziane, że nigdy nie może się wydarzyć, że Kościół zaakceptuje ryt, który będzie w jakiś sposób wybrakowany. Nie jest to w tym kanonie powiedziane, to jest kwestia do dyskutowania teologicznie, to znaczy, czy Kościół faktycznie jest w stanie zaakceptować taki ryt, który będzie niewystarczająco wyrażał wiarę. To jest kwestia, o której jak najbardziej można dyskutować, natomiast ten kanon tej dyskusji nie rozstrzyga. To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, na ile nowa msza została wprowadzona prawnie, a na ile została wprowadzona nieprawnie. Mamy Quo Primum Tempore Piusa V, które za chwilę zacytujemy i później Paweł VI, który tak po prostu sobie przeskakuje nad Quo Primum Tempore i sobie wprowadza zupełnie nowy ryt od tak po prostu. Czy faktycznie miał władzę, żeby zakazać mszy trydenckiej i na jej miejsce ustanowić nowy ryt? To jest kwestia dyskusyjna teologicznie, bez wątpienia. Stąd też pytanie, powiązane jest to z pytaniem, czy Kościół faktycznie jest w stanie zatwierdzić oficjalnie ryt, który będzie niewystarczająco wyrażał katolicką wiarę. Jakby poddaję tutaj wątpliwość, czy promulgacja nowego rytu faktycznie jest rzeczą prawną w Kościele.
czy przeskoczenie quo primum tempore i tak po prostu sobie zniszczeniem przy trydenckiej i ustanowienie czegoś zupełnie nowego, bez odniesienia się praktycznie, tak bez skomentowania tego, tak po prostu stworzenie sobie nowego rytu, czy to w ogóle prawnie w Kościele jest możliwe? Czy nie należy tego aktu podważyć i powiedzieć, że Paweł VI w ten sposób przekroczył swoje kompetencje? To jest kwestia inna i teologicznie moim zdaniem bardzo trudna, bo mamy tutaj do czynienia z równym autorytetem Piusa V i Pawła VI. Obaj są namiestnikami Chrystusa. To chyba będzie dobry moment, żeby przytoczyć fragment z quo primum tempore. Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać, pisze Pius V cały czas. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawienia mszy świętej w inny sposób niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmienienia tego mszału, a niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów, zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych i pomimo zwyczajów wyżej wymienionych kościołów, ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat. A więc mamy tutaj do czynienia z bardzo mocnym aktem prawnym. Zawsze, po wsze czasy, każdy kapłan musi mieć prawo odprawiać zgodnie z tym mszałem. Nigdy nikt nie może zostać ukarany za odprawienie mszy świętej zgodnie z tym mszałem. I Paweł VI, ten dokument o niezwykle dużym autorytecie, magisterium. Tutaj święty Pius V wypowiada się naprawdę z ogromnym autorytetem, jako głowa Kościoła, podając prawo dla całego Kościoła, prawo modlitwy, które ma formować wiarę. A Paweł VI w swojej konstytucji apostolskiej Missale Romanum, ta konstytucja promulguje nowy mszał, pisze tak po prostu, tak, że no należy tutaj zweryfikować, pewne rzeczy trzeba dodać, pewne usunąć, bo tak będzie lepiej. I na zakończenie, chcemy zaś, by te nasze przepisy i zarządzenia posiadały obecnie i w przyszłości swoje zatwierdzenie i skuteczność, bez względu, gdy to jest aktualne, na przeciwne konstytucje i zarządzenia wydane przez naszych poprzedników i wszelkie inne przepisy, chociażby były godne szczególnej zmianki i odwołania. Nie wiem, czy to ma się odnosić również do quo primum tempore, jednak jeśli, to moim zdaniem, aby była tutaj jakaś paralela, aby było to adekwatne, musiałby być to dokument o podobnie silnej wymowie. Tak? To znaczy, jeśli Paweł VI chce znieść quo primum tempore, to musi użyć swojego najwyższego autorytetu, bowiem takiego właśnie autorytetu użył Pius V. Zawsze, po wsze czasy, może ona być odprawiana. Moim zdaniem Paweł VI miałby prawo wprowadzić inny mszał. Stolica Apostolska ma takie prawo. Ale moim zdaniem bardzo dyskusyjne jest, czy Paweł VI miał prawo raz zakazać starego mszału, który Pius V w ten, a nie w inny sposób kanonizował, i zastąpić ten mszał innym mszałem. A więc moim zdaniem byłoby dopuszczalne i jakby autorytet po prostu każdego następcy Piusa V, każdego kolejnego papieża bez problemu wystarczyłby do tego, żeby wprowadzić inny mszał. Natomiast nie po to, aby znieść stary mszał i zastąpić ten stary mszał czymś nowym. Moim zdaniem jest to bardzo dyskusyjne i Paweł VI, nie odnosząc się do tego, tylko dodając jakby takie krótkie zdanie, moim zdaniem położył fundament pod przyszłe podważenie tej decyzji i stwierdzenie, że tak naprawdę ta decyzja nie miała mocy prawnej, przynajmniej nie w tym, co odnosi się zniesienia mszału trydenckiego. Pan Grzegorz następnie krytykuje moje słowa, w których mówiłem, że Paweł VI i w ogóle ci liturgiści epoki posoborowej
jakąż oni musieli kierować się pychą, że myśleli, że są w stanie stworzyć coś nowego, co będzie lepsze od tego, co Kościół praktykował przez praktycznie całą swoją historię. Pan Grzegorz tutaj zarzuca, że no przecież to na pewno nie pycha nimi kierowała, przynajmniej nie ma na to dowodów. Kierowała nimi po prostu chęć dostosowania liturgii do obecnych wymogów, zbliżenia się do protestantów itd., itd. Tutaj znowu jego szczerość i ta hermeneutyka zerwania jest w pewnym sensie taka piękna. To znaczy rzadko się zdarza, żeby ktoś tak jasno przyznał, że nowa msza zostaje stworzona po to, aby się przypodobać protestantom. I pan Grzegorz argumentuje, no przecież zawsze tak robiono, żeby właśnie jakiś pogan zdobyć, to na przykład wprowadzano jakiś zwyczaj, który przypominał ich właśnie zwyczaje. To myślę, że wymaga komentarza, przynajmniej krótkiego. Otóż Kościół faktycznie robił na przykład poświęcenie ognia, jakieś poświęcenie właśnie świec. Tego rodzaju zwyczaje mogły zostać przejęte z jakichś pogańskich religii. Na przykład praktykowano było jakimś wielkim świętem, aby święcić jakiegoś tam dnia właśnie świece. No i Kościół ewangelizuje tych ludzi i co robi? Oczyszcza, bierze te zwyczaje, które już są, te święta, które tam już są, te daty, które tam już są praktykowane i nadaje im nową chrześcijańską treść. To się zdarzało i jest to rzecz zupełnie normalna i dobra. Przejmuje się jakiś zwyczaj, jakiś symbol i nadaje mu się nową chrześcijańską treść. Tutaj mamy jednak do czynienia z czymś zupełnie innym. Raz, że Kościół nie zmieniał rytu swojej mszy świętej po to, żeby go upodobnić do jakichś tam pogańskich ceremonii, tylko po prostu przejmował jakiś symbol, nadawał mu zupełnie nową treść. Teraz Kościół mówi protestantów, nie chcemy nawracać, chcemy stać się podobni do nich, chcemy się zbratać z nimi, dlatego uczynimy naszą liturgię podobną do ich liturgii. Ich liturgia natomiast nie wyraża katolickiej wiary, tylko wyraża ich protestancką wiarę bez rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bez sakramentalnej, bez prawdziwej ofiary, która się odbywa na ołtarzu. I teraz dlatego nowy rytm mszy świętej, jak w zasadzie przyznaje pan Grzegorz, właśnie to wyraża, jest takim miksem pomiędzy katolicką mszą a protestancką wieczerzą. I w zasadzie on to przyznaje i uważa, że to jest w porządku. Czy można porównać to do poświęcenia gromnic, do wprowadzenia zwyczaju, któremu nadaje się później chrześcijańską treść? To jest zmiana w samym sercu wiary. Zmiana rytu mszy świętej. Tutaj nie bierzemy jakiegoś symbolu, nadajemy mu nowe znaczenie. Tutaj my zmieniamy nasz ryt zgodnie z teologią jakichś heretyków. No to jest zupełnie co innego. Czy arcybiskup Lefebvre był pyszny, gdy sprzeciwiał się hierarchom Kościoła, jeśli chodzi o reformy posoborowe? Przecież większość z nich to zaakceptowała. Nie, on właśnie był pokorny. Bo pokora polega na tym, żeby nie cenić, między innymi polega na tym, żeby nie cenić swojego dobrego imienia i poważania bardziej niż prawdy. Moim zdaniem ogromna część hierarchów Kościoła poszła za tym tak z wygodnictwa. Arcybiskup wiedział, co Kościół nauczał zawsze i uważał, że musi swoje życie, swoje dobre imię oddać w służbie tej prawdy. Jeśli nawet hierarchia Kościoła chce zmieniać prawdę wiary, nie może tego zrobić. Jeśli hierarchia Kościoła nagle mówi, że protestanci nie muszą się nawracać, że wszystkie religie są dobre, wszystkie do zbawienia prowadzą, no to arcybiskup mówi nie, Kościół Święty zawsze nauczał czegoś innego, ja mojej wiary nie zmienię. To nie jest pycha, to jest po prostu wiara. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.